Filmowy piknik BGŻ to wakacyjny prezent dla mieszkańców Łomży. Bank BGŻ istnieje w naszym mieście od roku 1975. Przed tym rokiem był też w tym samym miejscu bank rolny. I nasza siedziba mieści się na ulicy Dwornej, dlatego też jesteśmy bardzo związani z częścią Starego Miasta. Czujemy się tutaj mieszkańcami tej dzielnicy i chcielibyśmy spędzić razem miło czas wakacje, razem z naszymi klientami i z mieszkańcami tej dzielnicy. Stąd pomysł na zorganizowanie tego pikniku. Chcieliśmy, żeby piknik był wydarzeniem rodzinnym, stąd był pomysł na film dla dzieci, a wieczorem na film dla dorosłych. Cieszę się bardzo, że mieszkańcy przyjęli nasze zaproszenie, o czym świadczy fakt, że wszystkie bilety na oba seanse zostały rozdysponowane w bardzo krótkim czasie. Liczę, że będzie dzisiaj ładna pogoda, że nic nam nie zakłóci wieczoru i filmy będą cieszyły się powodzeniem. Dzieci, myślę, że Epoka Lodowcowa 4 będzie takim ciekawym filmem dla dzieci. A poza tym, no, jako łomżynianka cieszę się z tego dnia spędzonego razem na Starym Rynku. Bank BGŻ to od wielu lat jest bankiem uniwersalnym. Przez wiele lat był postrzegany jako typowy bank rolny, ale myślę, że przynajmniej od tych lat 10 jesteśmy na rynku z całą ofertą, którą posiadają również inne banki i staramy się obsługiwać naszych klientów w sposób tradycja połączona z nowoczesnością. Także zapraszam serdecznie każdego do naszego oddziału. Możecie się Państwo przekonać, że mamy wszystko, co Państwu będzie potrzebne. Jeżeli w danym miesiącu jest jakaś atrakcyjna oferta na kartę kredytową, to zaraz za chwilę, prawda, w następnym miesiącu robimy atrakcyjną ofertę na pożyczkę gotówką. W tej chwili mamy bardzo dobre opodatkowanie na pożyczkę gotówkową dla osób fizycznych, jak też super ofertę kredytową dla małych i średnich firm. I tu jest właśnie możliwość negocjacji cenowej z prowizją nawet do 0%. Rodzinny festyn na Starym Rynku w Łomży rozpoczął się od wspólnej zabawy. Były konkursy z nagrodami, kącik fotograficzny, malowanie twarzy, gry zręcznościowe oraz punkt badań profilaktycznych. Jest to filmowy piknik Banku BGŻ, przy czym przed tą częścią główną jest takie spotkanie tak naprawdę z atrakcjami głównie dla osób młodszych. Między godziną 14 a 17 mogą korzystać ze wszystkich atrakcji zupełnie za darmo. Tutaj oczywiście ukłony w stronę Banku BGŻ, który przygotował całą tą imprezę. Atrakcji jest dość dużo, bo można poskakać na trampolinie, pokolorować buźkę, zrobić sobie zdjęcie w fotobudce, pograć na konsoli Xbox, czy też na przykład mamy stanowisko takie stricte zdrowotne u doktora Baśki, który może zważyć, zmierzyć, także też dosyć nietypową konkurencję w rowerze stacjonarnym przeprowadzić, więc gorąco wszystkich zachęcamy, aby odwiedzali naszą strefę jak najliczniej. Jest ścianka radości, jest to dosyć specyficzne miejsce, które ustawiamy w każdym z 52 miast, które odwiedziliśmy na naszej trasie. Łomża jest faktycznie takim finałem, bo jest to ostatnie miasto, które odwiedzamy. I po finale naszej trasy umieszczamy zdjęcia wszystkich ścianek, które zrobiliśmy w każdym mieście Polski. No i za pomocą portalu społecznościowego można głosować na fanpage'u Basiek z Banku BGŻ na ściankę radości miasta, które akurat tą ściankę pokolorowało. No i miasto, które zbiera jak największą liczbę lajków pod swoim zdjęciem, to miasto otrzyma nagrodę niespodziankę od Banku BGŻ. Bank BGŻ chce zafundować jakąś specjalną nagrodę dla miasta, które będzie cieszyło się największą popularnością. Wszyscy czekali jednak na wieczorną projekcję filmów. Wieczór filmowy rozpoczął film dla dzieci Epoka Lodowcowa 4.